Komisja Akustacyjna powołana na sesji Rady Powiatu Trzebińskiego w dniu 1 grudnia 2010 dla wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Trzebińskiego. Komisja w składzie: Wandrowicz Igor przewodniczący, Sokołowski Tomasz, Błażewski Sławomir. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego komisja stwierdziła: liczba radnych obecnych na głosowaniu 18. Dobrze. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Głosów nieważnych 0, głosów ważnych 18. Zgłoszono kandydatury. Marek Koliński. Kandydaci wyżej otrzymali: Marek Koliński 18 głosów. W związku z tym komisja stwierdziła, że przewodniczącym Rady Powiatu Trzebińskiego został Marek Koliński. W imieniu Komisji Konstytucyjnej bardzo serdecznie gratuluję. My także w imieniu wszystkich pracowników starostwa mamy gratulacje. Pierwsza kobieta słowa pan. Witamy. Szanowni Państwo, jestem zaskoczony, że zdarzyliście Państwo jednogłośnie zaufaniem, ale postawia na mnie obowiązek, że ja mam być przewodniczącym całej tej dziewiętnastki, a nie poszczególnych.